Cześć Antoni. Cześć Marcinie, witam Ciebie, witam wszystkich, którzy nas obejrzą Którzy nas i posłuchają. obejrzą i posłuchają. Nagrywamy troszeczkę wcześniej, ale chciałem Cię zapytać, bo Ty jesteś jedyną osobą, która może ewentualnie znać, a w każdym razie jedną z potencjalnie najlepiej poinformowanych w tych sprawach osób, która może znać odpowiedź na pytanie, co to za piec za mną? Dlatego, że ja od jakiegoś czasu nagrywam z tym takim tłem, który jest no właśnie tłem z antykwariatu Abecadło, któremu przewodzisz, któremu szefujesz i nad którego dobrym duchem czuwasz z Krakowa przy ulicy Kościuszki 18. I tam się znajduje właśnie ten piec kaflowy. Znasz jego historię? Tak, No? Marcinie. Jeszcze raz bardzo, bardzo się cieszę, że mogę z Tobą rozmawiać. Zawsze to jest dla mnie wielka radość widzieć Ciebie, słyszeć Twój spokojny głos. To I różnie bardzo, bywa, zwłaszcza teraz, bardzo, ale okej. tak, No bardzo tak. się cieszę, że prowadzisz w tym miejscu, w dawnej aptece pod Aniołem Stróżem przy ulicy Kościuszki 18, w której od 2, no już prawie od 3 lat swoją siedzibę ma antykwariat Abecadło. Ten piec kaflowy, który stoi za tobą i który stoi też obok Tutaj, mnie, u ciebie bo tak, w jestem, rzeczywistości. teraz w tej dawnej izbie ekspedienckiej apteki pod Aniołem Stróżem, która w tym miejscu na ulicy Kościuszki 18, blisko domu handlowego Jubilat, mieści się już od 1899 roku. To znaczy, ten piec ma aż 121 lat? Trudno mi powiedzieć, ale te meble, które widać za tobą, i może troszeczkę, może też widać ten zegar, piękne te kolumny. Te meble w każdym razie zostały zaprojektowane i wybudowane tutaj na otwarcie tej apteki. Także to są meble bardzo zabytkowe, ponad 100-letnie, 120-letnie. Wow. Bo to jest niebywałe, że, ale też takie symboliczne, że antykwariat jest w miejscu, gdzie była apteka. W tym sensie, że też lubimy często myśleć, że książki niosą jakąś pociechę, są jakimś lekiem, bywają jakimś lekiem. Ale chciałem z Tobą porozmawiać, wiesz co, o antykwariacie jako takim, ale w kontekście oczywiście historii Abecadła, ale też Twojej takiej historii antykwariusza. Jak to się stało, jeśli masz powiedzieć? Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale zawsze mnie to ciekawiło teraz z okazji. Jak to się stało, że ty stałeś się antykwariuszem, kimś facetem, który sprzedaje książki, stare książki? Marcinie, to można powiedzieć, że to jest bardzo długa historia, ale No to taka słucham. bezpośrednia. No, zaczęło się w moim pięknym miasteczku. Chociaż to nie jest przez przypadek, ale zrobię taki coming out herbu mojego miasteczka, bo przez przypadek je akurat mam dzisiaj. To są właśnie takie symboliczny herb, bo dwie splecione dłonie, nad dłonią krzyż, a pod dłonią gwiazda Dawida. Urodziłem się Czy w miasteczko Korbuszowej. katolicko-żydowskie, chcesz powiedzieć, polsko-żydowskie? Polsko-żydowskie miasteczko w Galicji, 30 kilometrów na północ od Rzeszowa. Po drodze z Rzeszowa do Nowej Dęby, Tarnobrzega, Mielca. No i tam moi rodzice zawsze mieli książki. Między innymi tata otrzymał dużo książek od swojego wujka i te książki zawsze były w domu. Także obcowałem z tymi książkami i też tak myślałem, że tam kryje się taka tajemnica, o której
o której nie wiem, nie Nie rozmawiamy, masz nie myślimy, dostępu. nie mam dostępu. 40 lat temu, jak urodziłem się w 1979 roku, no to no, moi rodzice przynajmniej wychowując czwórkę dzieci, oprócz mnie jeszcze brata i dwie siostry, no byli, można powiedzieć, pochłonięci tymi, powiedzmy, trudami takiej codziennej egzystencji. Natomiast do tych książek właśnie wieczorami sięgaliśmy, czy w niedzielę. I te książki, to były książki związane z teologią, z jednej strony, bo wujek mojego taty był księdzem, a z drugiej strony rolnictwem, bo mój tata był rolnikiem, ale też był takim nauczycielem rolników. Także potrzebował tą wiedzę. No i w sumie to wywarło jakieś takie piętno na mnie, bo z jednej strony interesowałem się, tak zawsze gdzieś we mnie było taka tajemnica na naszego życia, skąd to się wzięło, gdzie to prowadzi, a z drugiej strony też można powiedzieć, takie zainteresowanie też praktyczną sferą życia, czyli w tym przypadku rolnictwem, uprawą roślin, sadownictwem. To też do tej pory jest mi bliskie. No tak, No i cóż. bo często w antykwariacie też są zachęty, jak przychodzę, że można zakupić jakieś owoce ziemi u ciebie, bo to jest związane z gospodarstwem Tak. ekologicznym, które prowadzisz, tak? Od Które kilku lat współprowadzisz. współprowadzę takie gospodarstwo ekologiczne w pięknych Racławicach koło Miechowa, rozsławionych Jestem. przez Tadeusza Kościuszkę, a później przez to wspaniałe malowidło Panoramę Racławicką. No dobra, ale słuchaj, bo mówisz książki teologiczne i książki związane z rolnictwem. No ale jakbyś miał opowiedzieć, jak to się przekłada na drogę do właśnie bycia antykwariuszem, bo to jednak nie jest takie proste Tak. przełożyć sobie. No, a u No i ciebie? wiesz, no i później było to tak, że ja jako taki kilkunastoletni chłopak, no troszkę powyżej 10 lat, jeździłem albo z bratem, albo z jego starszymi kolegami. Jeździliśmy autostopem do Rzeszowa. I tam jeździliśmy do antykwariatów. Pamiętam dwa antykwariaty w Rzeszowie, na ulicy 3 Maja i na ulicy Jagiellońskiej. I jeździliśmy kupować książki. Pamiętam, że jedno jako taki 10, 11, 12 latek kupiłem biografię Charlie Chaplina oraz wahadło Foucault Umberto A Eco. to echo. No i wiesz, i wtedy przeczytałem to wahadło Foucault, ale przyznam się, że nie bardzo zrozumiałem wtedy tą książkę. No ale wiesz, miałem starszych kolegów i po prostu chciałem jakoś Zaimponować. dorównać im. Rozumiem. Zaimponować, albo przynajmniej no, tak dorównać im tymi możliwościami intelektualnymi, które oni już mieli. I co? No i wiesz, i to było tak, że ja zbierałem te książki, ale też bardzo łatwo mi przychodziło. Jednak się, i nawet sprawiało mi taką dużą frajdę dzielenie się, wypożyczanie tych książek. To było też taką cechą, która wtedy mnie mi towarzyszyła.
I co? No i przyjechałem na studia do Krakowa w 2001 roku. Studiowałem dziennikarstwo i komunikację społeczną. No i później jeszcze studiowałem przez jakiś czas filozofię, edukację filozoficzną. No i tutaj w Krakowie też odwiedzałem antykwariaty, ale odwiedzałem też halę targową, bo A, tak. mieszkałem na Alei Daszyńskiego, wiesz, i A. tam często w niedzielę Tak. chodziłem właśnie wyszukać sobie jakieś fajne książki, które można było kupić za okazyjną cenę. Niektóre podręczniki, czy wiesz, seria BKF-ów, czyli Biblioteka Klasyków Filozofii, czy Tak. Biblioteka Współczesnych Filozofów, to były bardzo, bardzo no, trudno osiągalne tytuły. A czasem pod halą się zdarzyły, albo w takiej też okazyjnej cenie, albo już no, wręcz niezłe sumki za to trzeba było wydać u sprzedawców, bukinistów, którzy tym trudnili się tam tak profesjonalnie. Tak. Także ta hala, no i wiesz, i w pewnym momencie ja zacząłem też niektóre swoje podręczniki, poprosiłem kolegów ze studiów i tak zaczęliśmy sobie dorabiać, wiesz. Też po prostu no, niektóre nasze książki zaczęliśmy sprzedawać, czy ja na przykład też przywiozłem z domu wielką kolekcję komiksów, którą zgromadziłem. I zacząłem to też tak sprzedawać, też tak nie bardzo zwracając uwagę na jakieś takie duże sumy, żeby zdobyć, ale żeby to już podzielić się z tym, żeby to trafiło do osób, które się tym zainteresują. A ja po prostu no, też tak biegałem po tych stoiskach i wyszukiwałem książki dla siebie. I wtedy też taka nutka, powiedzmy, handlowa się we mnie zrodziła. Ale cóż, zmieniłem miejsce, bo później przeprowadziłem się na ulicę Kazimierza Wielkiego, także już tak pod halę targową trochę rzadziej przychodziłem. Też nie wystawiałem tych swoich książek, no bo sprzedałem je po prostu za takie niezbyt wygórowane ceny. Ale była taka sytuacja, że przestałem studiować i zobaczyłem, aha, to też przez wiele lat kupowałem książki u takiego bukinisty pana Bogdana Borówko. On miał taki stoliczek na Plantach, blisko Collegium Novum, a ulicą Świętej Anny. I Pamiętam. tam. No i pan Bogdan, kurczę, miał bardzo, bardzo taką dobraną, Tak, to były bardzo wybrane i cenne, bardzo, takie bardzo wybrane wyselekcjonowane tytuł. rzeczy. Tak, on akurat czytał te książki, on się interesował, no on tam przez wiele, wiele lat sprzedawał je, także był Ja świetnie powiem zorientowany. tylko, którzy nas słuchają, oglądają, że dzwoneczek to oznacza, że ktoś do Antoniego właśnie przyszedł. Teraz to znaczy do antykwariatu. Ale to tylko tak powiem, dla informacji oglądających nas. No dobrze, i wracając do pana Bogdana. No i co z tym stoiskiem? No i to była sytuacja taka. Ja przestałem studiować filozofię. Miałem właśnie trochę tych BKF-ów, czyli książek Biblioteki wydanych klasyków przez. filozofii. Tak, PWN. dokładnie. Troszkę też współczesnych filozofów. To jest ta druga seria, taka brązowa, Tak. biblioteka współczesnych. Jedna jest Tak, niebieska, klasyków. tak. Tak, klasyków jest niebieska. Tak, tak. I w skrócie to mówiliśmy na to BKF, co nie? Tak, 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 BKF, tak, tak. czyli Biblioteka Klasyków Filozofii, a ta Biblioteka Współczesnych Filozofów, ona była, no, ona jest młodsza w ogóle. Tak. No tam są I to jest taka współcześni. mniej, tak, Tak, tam są tak, tak. współcześni, ona jest mniej znana.
No i wiesz co, no i co? No i pomyślałem sobie, że no cóż, sprzedam te książki. Sprzedam te książki teraz, wtedy uznałem, że one mi są już niepotrzebne. No i tak podpatrzyłem, kiedy tak się zrobiło troszkę chłodniej i pan Bogdan Borówko już no nie wyszedł na to swoje miejsce, no to ja zająłem jego miejsce. I sprzedałem właśnie na tych plantach przez 2-3 dni, sprzedałem no chyba z 50 książek, wiesz. One bardzo szybko, tak, bardzo szybko mi Schodziłem. się sprzedawało, bardzo miło, tak, bardzo miło, ludzie byli, studenci, profesorowie byli w siódmym niebie, że nagle No, tutaj bo na stoliku pojawia się przyniosłeś taki skarby. poszukiwany, No tak, właśnie. przyniosłem takie skarby i przyniosłem je, wiesz, w takich bardzo dobrych cenach, wiesz. Także ludzie byli, no prawie, że tam mnie, wiesz, no ściskali i wielka wdzięczność, no i wiesz, no i to było miłe, co nie? Ja zgromadziłem tą sumkę, ludzie byli przeszczęśliwi i pomyślałem sobie, kurde, no to jest chyba miejsce i czas i Okoliczność. rzemiosło czy Tak. zawód, tak, okoliczność, którą mogę wykorzystać i mogę kontynuować. Ale wiesz, ale to by się bardzo szybko no, skończyło i tak otrząsnęło mnie z tego, powiedzmy, nieprofesjonalizmu. No bo wiesz, jak tak sobie pomyślałem, no skąd wziąć teraz nowe książki i jak przyszedłem się do antykwariatów, no to wiesz, no ceny były wyższe po prostu. Ceny były wyższe niż ja Oferowałeś. sprzedałem, oferowałem, tak. No i wiesz co, i przyszedł, można powiedzieć, tak, ja go teraz, odkąd znajdujemy się tutaj w tej dawnej aptece pod Aniołem Stróży, to osoby, które tak wspierają nas w prowadzeniu tego miejsca, też nazywam aniołami. I tak, i rzeczywiście, ale tego pana, który wtedy przyszedł, rzeczywiście można spokojnie nazwać aniołem, no bo po prostu przyniósł mi taką gotową, można powiedzieć, no taką receptę na powiedzmy uratowanie tego mojego, nazwijmy to, biznesu. Otóż przyszedł taki pan, który był osobą bezdomną i przyniósł mi do sprzedania książkę Ludluma, wiesz? Przyniósł, ja tak troszkę niechętnie, bo wtedy raczej bardziej byłem tak nastawiony na sprzedaż takich książek, no powiedzmy z dziedziny filozofii Wysoka czy humanistyka. humanistyka wysoka, dokładnie. No ale tak, no tak po prostu, żeby też tak na szczęście dałem mu zresztą chciał kilka złotych za tą książkę, kupiłem. On tak sobie usiadł koło mnie i tak powiedział, że na takim jednym skupie makulatury jest bardzo dużo książek. Ktoś przywiózł całą bibliotekę. No i jak ja się o tym dowiedziałem, on mi wskazał adres, no to zaraz tam wsiadłem na rower, duży plecak ze stelażem wziąłem i pojechałem na ten skup. I rzeczywiście bardzo dużo ciekawych, właśnie też bardzo ciekawa biblioteka. Ktoś po prostu no, przekazał ją na skup makulatury. I tak przez kilka lat właśnie zacząłem jeździć po skupach makulatury. Poznałem taką siatkę tych skupów na terenie całego Krakowa i taką kolażówką śmigałem. Codziennie tak 2-3 godziny robiłem sobie taki obchód po tych skupach. No i wiesz, no i tam na tych skupach bardzo dużo ciekawych książek uratowaliśmy. Tam zaczęły się już tworzyć takie, pan Bogdan Borówko nazwał te osoby brygadami internetowymi, którzy też no, jeździli na skupy makulatury, a później wystawiali te książki na Allegro. Także to też takie środowisko Się powstało, stworzyło. stworzyło, tak. No i ja tak zajmowałem się tym 2 lata. Po 2 latach, w zasadzie
to ten mój biznes tak dosyć szybko, dosyć rósł, bo po tych kilku dniach właśnie na tych plantach, no, stałem się właścicielem ogromnych ilości książek. Także wtedy ja zapraszałem do siebie antykwariuszy, żeby mogli sobie je przejrzeć i kupić jakieś książki do swoich antykwariatów. Dostarczałem książki tym osobom, które sprzedawały na Allegro. Także to dosyć było taki bardzo intensywny, no i też taki rozwojowy, też pod względem finansowym czas. No ale po kilku miesiącach takiej działalności zgromadziłem dosłownie całą piwnicę i cały mój pokój. Wtedy jeszcze wynajmowałem na Kazimierza Wielkiego w takim mieszkaniu studenckim. I tam, wiesz, książki zaczęły być wszędzie, wiesz, u kolegów, w pokojach, no Tak, wszędzie. no bo je gromadziłeś i gromadziłeś. Tak, Te gromadziłem, okazyjne rzeczy. gromadziłem. Dokładnie, to okazyjne rzeczy. No wiesz, też z jednej strony tak nie znałem rynku, co nie, co ludzie chcą czytać, a z drugiej strony no widziałem jakiś taki potencjał w tych książkach i dlatego no szkoda mi ich było. To też nie było tak, że tak całkiem okazyjnie je kupowałem, bo no, niektórzy z tych osób, które prowadziły te skupy makulatury, zobaczyły, że to jest też jakaś możliwość zarobku i no, one nie zawsze były takie w takich okazyjnych cenach. No ale cóż, no ale no były tańsze niż nowe czy w antykwariatach. I tak, wiesz, po kilku miesiącach dostałem taką propozycję, bo też w niedzielę miałem takie stoisko wróciłem do tego stoiska pod halą Pod targową, wiesz? halą, Tak. I w niedzielę sprzedawałem książki pod halą targową, a w soboty na Placu Nowym, wiesz? Tam w tym miejscu teraz stoi to miejsce, gdzie jest kręgielnia A wiem, naprzeciwko taki Zintera. apartamentowiec. Tak. Ja pamiętam, tam były takie no taki targ, mini targ, prawda? Bo były Tak. takie, to pamiętam. Tak. Tak, Ja to pamiętam bardzo tak, tak. dobrze. Inny Kazimierz trochę był. Tak niedawno było, a jednak jak wobec tego, co się zmieniło. No, to Tak. sporo. Tam, w którymś się nigdy nie byłem, ale wiem, że panowie sprzedawali gołębie, a Tam z też płyty kolei sprzedawali taki tak. stare, prawda? Tak. Starocie w ogóle też tam się dużo sprzedawało, tak. Tak, Ja tak, tak. pamiętam to, no. Ja tam przywoziłem właśnie w soboty książki, a w niedzielę pod halę targową. No i wiesz co, jakoś tak dosłownie po kilku tygodniach takich wiesz, takich no, moich pobytów tam pod halą targową, taki pan zaproponował mi wynajęcie takiego kiosku, wiesz? Takiego kiosku, ale to była też taka ryzykowna dla mnie wtedy propozycja, bo on chciał po prostu za ten kiosk na cały rok z góry, wiesz, żeby mu zapłacił. No i ja tak sobie tak myślę, już troszkę byłem zmęczony tym chomikowaniem w tych kontenerach, bo to też tak, to tak może troszkę zabrzmiało tak właśnie, o, gdzie nie pojechałem, tam jakieś fajne książki, to nie zawsze tak było. Ciężka Często praca pewnie tak, to była ciężka związana z kioskiem. praca, bo czasami po prostu te książki były jednak pomieszane z jakimiś No tak. kartonami, gazetami. To było takie wyciąganie z niektórych, bo były też takie skupy makulatury, które miały taką maszynę do mielenia, wiesz, tego. I naprawdę ciekawe, wartościowe książki, takie też rękopisy znanych krakowskich profesorów, na przykład Mariana Tyrowicza.
historyka, jego książki z jego zapiskami, jego korespondencja, jego notatki, to wręcz uratowaliśmy przed no takim Niebywałe. zniszczeniem, wiesz, takim po prostu przemieleniem, naprawdę bardzo wyjątkowe. Tam znajdowała się też korespondencja Karola Wojtyły, jak był, no taka korespondencja to może za dużo powiedziane, ale takie druczki typu podziękowanie za życzenia świąteczne czy życzenia urodzinowe przesyłane biskupowi, No tak. arcybiskupowi, Takie kardynałowi Wojtyle. kurtuazyjne karteczki Tak, bardziej. ale wiesz, ale przez niego też podpisywane odręcznie. Teraz to są takie, no wiesz, to są bardzo poszukiwane bibliofilskie, czy wręcz dla osób, które pod względem religijnym, co nie, No wiadomo, oczywiście, w to naszym ma kraju, ale też znaczenie. na świecie Jan Paweł II cieszy się wielkim szacunkiem. Także dla niektórych to nie jest tylko taki zwykły druczek, co nie, i zwykły podpis, tylko też taka świętość, co nie, obecność właśnie ze świętością, czy ze świętą osobą. No i tak, wiesz, przez rok chyba jeździłem na te skupy makulatury, może trochę krócej. Może troszkę krócej, ale w każdym razie wynająłem zdecydowałem się. To, co zarobiłem, dałem temu panu i stałem się już takim prawdziwym, klasycznym Ty wziąłeś ten dzieciństą, wiesz? kiosk, tak? Przepraszam cię w ogóle, Tak, tak. bo ty uciekasz jakoś, ja nie wiem, czy ty masz, czy uciekasz trochę wzrokiem, gdybyś mógł, to znaczy z kadru mi Aha, uciekasz, czasem dobra. nie widzę twoich oczu. To taka, czyli dzięki, czyli ten kiosk jednak wziąłeś, Tak, zgodziłeś się. wziąłem na rok czasu i na rok czasu stałem się takim klasycznym bukinistą, bo ten kiosk był tutaj blisko ulicy Wielopole, blisko tego Pałacu Prasy? nie Nie. też blisko Pałacu Starego Prasy, ale mostu na Wiśle, na starego Wiśle. mostu na Wiśle, tak, tego wiaduktu kolejowego. Tak, no ale wiesz, ale to miałem te książki zamykane, miałem też taki daszek, ale wyciągałem taką ogromną deskę, wiesz, z płyty pazierzowej, taką ladę, wiesz, i wykładałem codziennie po kilkaset książek, wiesz. I ludzie po prostu byli tym zafascynowani. Wiesz, tam było bardzo dużo osób przychodziło pod halę targową, także bardzo dużo osób przeglądało te książki, kupowało książki, ale też ludzie wtedy zaczęli przynosić mi książki. Także ja już przestałem jeździć na skupy makulatury. No ale tak po roku czasu z kolei przyszedł taki w międzyczasie tam ci ludzie z okolicy, no to wiesz, stawali, zaczynaliśmy się przyjaźnić z niektórymi sąsiadami. Jeden z sąsiadów przyniósł, pan Zbyszek, przyniósł nam płyty winylowe, wiesz? No i to była nowość, bo wcześniej płytami winylowymi się nie zajmowałem, no ale wystawiliśmy te płyty. No i zaraz na drugi dzień przyszedł taki pan Wiesiek, który miał taką firmę budowlaną. I pan Wiesiek Sikora robił po prostu remonty sąsiednich kamienic, wiesz? No i pan Wiesiek powiedział, aha, no on też był takim, można powiedzieć, takim stałym bywalcem naszego stoiska, ale też, no jak zobaczy, on był wielkim fanem, wielkim zbieraczem płyt winylowych. I ja mu te płyty winylowe, ponieważ ja je dostałem w prezencie, to ja mu je też jakoś sprzedałem tak super tanio, dosłownie,
prawie że za darmo. I on wiesz, no strasznie się tym ucieszył. I po jakimś czasie przyszedł i powiedział, że jest taki lokalik w oficynie, zaraz w sąsiedniej kamienicy przy 111, Dietla 111, ten słynny adres, gdzie zaczynaliśmy. No ja już pamiętam, tak. Dyskusyjne kluby czytelnicze, ale wcześniej był lokalik w oficynie, wiesz? I tam przez kilka, no i tam z tego chodnika, z tego takiego kiosku przy chodniku trafiłem do oficyny kamienicy. I tam przez kilka lat prowadziłem antykwariat, a później właścicielka zaproponowała nam, żebyśmy się przenieśli na pierwsze piętro, do takiego dużego lokalu. Pamiętasz? Tak. No, takie mieszkanie już mieszczańskie, prawie że takie jak za polskie jakieś. No, tak, pamiętam to mieszkanie. No, co, w międzyczasie było jeszcze, równocześnie prowadziłem antykwariat na ulicy Pijarskiej przez ponad 10 lat, bo tam z kolei koledzy, z którymi współpracowałem, oni jednak uznali, że to nie jest dla nich, powiedzmy, zajęcie. I w sumie tak można powiedzieć, że po nich przejąłem ten antykwariat na ulicy Pijarskiej. No i tak przez 10 lat prowadziłem od 2007, od 2007 no do 2017 czy 18. Tak, i tam też mieliśmy, bo tam najpierw mieliśmy spotkania, bo teraz mówimy o dyskusyjnych klubach czytelniczych, ja prowadzę i u Antoniego, u ciebie, to mówię dla tych, którzy nie wiedzą, sekcję klasyka, czyli spotykamy się tak raz w miesiącu z taką grupką osób, spotkania zresztą są otwarte, no ale mówię z taką grupką osób, bo już się trochę wytworzyła taka w miarę stała grupa dyskutujących i rozmawiamy. I najpierw właśnie te spotkania, one się rozpoczęły w 2016 roku i były przy Dietla 111, zaraz właśnie przy starym moście kolejowym na Wiśle. Potem w cieśniutkim antykwariacie przy Pijarskiej, zaraz tam przy kościele. No i to trwało chyba po roku, prawda? Rok przy Dietla, rok przy Pijarskiej i teraz już na stałe przy Kościuszki. Tak. Słuchaj, wiesz co, chciałem cię spytać, bo teraz trochę tak przeskoczymy, ale bo to jest wszystko bardzo ciekawe i też nie chcę wszystkiego zdradzać, bo sobie tak pomyślałem, że może ta opowieść, której jeszcze można zadać mnóstwo pytań, będzie, niechże ona będzie pretekstem do tego, żeby odwiedzić cię przy Kościuszki i porozmawiać z tobą, bo jak słyszycie, Antoni bardzo chętnie rozmawia i opowie różne rzeczy i szczegóły. Ale chciałem cię zapytać jeszcze w miarę tak krótko, gdybyś mógł opowiedzieć o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak ty sobie radzisz w tych teraz czasach i taka druga rzecz z tym związana, jak cię można wspierać, poza tym, że oczywiście kupowaniem książek, ale może są jakieś inne niestandardowe rzeczy, dzięki którym można jakoś wspierać antykwariat Becadło, który jak wiele antykwariatów radzi sobie rozmaicie, no bo książki są takim dobrem wpisanym w kulturę i wszyscy wiemy, że książki ważne są, ale w warunkach rynkowych nie są towarem konkurencyjnym, umówmy się, więc jest rozmaicie. Chociaż nie wiem, tak. Może nie, ale teraz temu zaprzeczysz. Marcinie, jeszcze raz wielkie dzięki, bo po raz kolejny jesteś właśnie takim naszym aniołem stróżem, osobą, która wspiera nas, wspiera antykwariat Abecadło.
Ja to, przepraszam, ja to robię trochę z takiego dobrze pamiętego egoizmu, to znaczy zależy mi na tym, żeby funkcjonowały miejsca z książkami, bo po prostu to jest lepszy dla mnie wtedy świat. Wiesz, po pierwsze, ile ciekawych tytułów można u nas spotkać. Jak bogata wciąż jest ten dział filozofii, dział historii Polski, historii świata powszechny. Literacki. Z literaturą polską, tak właśnie w tym pomieszczeniu frontowym, w tej dawnej izbie ekspedienckiej, jak tutaj panie aptekarki ją nazywały, jest akurat właśnie dział literatury polskiej i literatury świata. I też mamy bardzo duży dział z historią literatury, teorią literatury. Także ludzie, którzy tutaj zajrzeli przez te, no, które znają antykwariat Abecadło od kilkunastu już lat, wiedzą, że nasz dział jest taki, nasze działy, nasza oferta jest taka bardzo szeroka, ale też można tanio u nas kupić książki. Na szczęście zdarzają się też te droższe tytuły, na szczęście dla nas, bo wtedy marża może po prostu popłynąć na te koszty, które są też związane z prowadzeniem antykwariatu w tych pięknych pomieszczeniach, bo antykwariat Abecadło przy ulicy Kościuszki to jest 5 pomieszczeń, ponad 100 metrów kwadratowych, na których pięknych, uratowanych przez nas zabytkowych mebli. To miejsce było w znacznym stopniu zniszczone. Także my współdziałając z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, z Zarządem Budynków Komunalnych, no, przywróciliśmy to miejsce do takiej funkcjonalności i teraz te piękne meble służą nam wszystkim, mieszkańcom Krakowa, ale też gościom z Polski, ze świata. Także każda osoba, która tutaj do nas przychodzi, które kupują u nas książki, czy to przez stronę www.abecadlo.org, czy książki, które wystawiamy na Allegro, czy właśnie tutaj na miejscu, wspiera nas. Oprócz tego organizujemy też te świetne wydarzenia kulturalne. Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Miasto Kraków, Miasto Literatury UNESCO od kilku już lat wspiera księgarnię i animuje do takiego włączenia się w życie kulturalne miasta aktywnego i to jest niesamowicie fajny program już od wielu lat, od kilku lat realizowany przez właśnie Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz fundacje, na przykład Fundację Miasto Literatury, Fundację Poemat, która organizuje dyskusyjne kluby czytelnicze. I my uczestniczymy w tych projektach, w tych programach. Oprócz tego w tym roku zorganizowaliśmy razem z Ministerstwem Kultury, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Życie Kulturalne w Antykwariacie Abecadło. I odbyło się w takim dosyć trudnym czasie, co nie? Z uwagi na pandemię, tak. Zorganizowaliśmy już 7 spotkań. Jutro jest ostatnie spotkanie o godzinie 18. A raczej wczoraj, bo pewnie ta rozmowa, jak się ona pojawi, no to będziemy, to tak. Mamy już środę potencjalnie, więc... No. Więc tak, we wtorek spotkanie z Michałem Rysinkiem, które ja prowadzę. A oprócz tego, Marcinie, przepraszam, bo nie chcę zapomnieć, to jest taka nowa akcja. Tak. Wiesz co, mamy troszkę problemy, troszkę, no, to jest tak łagodnie powiedziane. Od kilku lat mamy problemy z oświetleniem, wiesz?
Po prostu no, remont, doprowadzenie tego lokalu po dawnej aptece do takiej użyteczności, no kosztował nas dużo, dużo, dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy, dużo, dużo energii. I teraz postanowiliśmy, ponieważ po prostu psują nam się lampy. I postanowiliśmy poprosić osoby, które no, uznają, że warto nas wesprzeć, warto wesprzeć to piękne miejsce w takim projekcie wymiany lamp. Zorganizowaliśmy zrzutkę. Ta zrzutka została założona już tam prawie miesiąc temu, ale no, z uwag takich, powiedzmy, organizacyjnych, nazwijmy to, problemów, ja dopiero ostatnio zacząłem ją upowszechniać. Także no cóż, można na przykład To w ten przez sposób. tą zrzutkę tam wpłacić jakiś grosz i tak złotówka do złotówki zbierzemy na nowe fajne oświetlenie, które po pierwsze będzie świecić, po tym, które jest teraz, jest problem. A po drugie, też będzie, mam nadzieję, ładnie wyglądać. To też jest prośba, może, bo mamy takie zalecenie od z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, żeby oświetlenie było dostosowane stylowo do tego No tak, zabytkowego no umeblowania w dawnej aptece. tak. To no, to musicie to pilnować. No No i dobrze, no. no. Oczywiście można sobie zrobić u nas zdjęcie, też takie promocyjne działania też zawsze, zazwyczaj przynoszą rezultat, bo ktoś później przychodzi. Ja czasami się pytam, skąd ktoś się dowiedział o nas i to jest często tak, czy na Facebooku ktoś zamieścił zdjęcie, czy na Instagramie, też za pośrednictwem tych mediów społecznościowych ludzie się komunikują, dowiadujemy się o miejscach, o ciekawych inicjatywach. Także też zapraszamy do takiego wspierania nas przez W ten takie sposób. Działania ten sposób, promocyjne. tak. Słuchaj, dobrze. No to mamy kilka zadań. Bardzo się cieszę, że mi też trochę opowiedziałeś, bo ja, jak mówię, nie znałem tej historii. Ona jest bardzo ciekawa. Bardzo też taka budująca, w sensie, że zostałeś przy książkach i że pracujesz dla nas, jesteś taką ważną częścią społeczności. I ogromnie wzruszająca jest zwłaszcza ta opieka nad tymi książkami porzuconymi, bo to jest taka historia na ogół smutna, ale no jedna z takich też chyba misji działania w ogóle jako antykwariusz, prawda? To znaczy opieka nad książkami, które nie są Porzuconymi, nowościami, tak. tak, I porzuconymi. jest, nie wiem, czy ty to pewnie też zauważyłeś, że i na przykład ty też, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Dział Literacki, na przykład przywracacie, można powiedzieć, pamięć, prowadzicie taki cykl Wyszukaj Klasyka. Też ten dyskusyjny klub czytelniczy Klasyka, to są takie działania, które właśnie no, przywracają pamięć tym świetnym pisarkom, pisarzom. I też no, rzeczywiście mamy taką satysfakcję, że jak zaczynaliśmy, to wśród bibliofilów, antykwariatów był taki kult tak zwanej książki wydanej przed wojną, czy jeszcze podczas okupacji. A tak zwana książka powojenna, ona była no, tak co najmniej tak troszkę no, niechciana, czy wręcz mówiło się wręcz o niektórych wydaniach, że to taki slang był, że to jest makulatura. Ale my, no, nawet niektórzy tak troszkę się z tego
tak naśmiewali, że też gromadzimy takie książki właśnie niechciane. Ale po latach te książki są wznawiane, na przykład teraz są wydawane, są poszukiwane i też wyciągając gdzieś tam z tych magazynów te wydania, no to była rzeczywiście taka satysfakcja, że uratowaliśmy je, no wręcz przed takim zniszczeniem, przemiałem. Także myślę, że miejsce jest dla wszystkich, także dla wszystkich książek. Ważne tylko, żeby mieć takie możliwości wyboru, prawda? I żeby też mieć takie poczucie, że możesz, zwłaszcza jak sobie myślisz o tym, jak wiele książek, patrząc na to, też mając świadomość, jak wchodzi się do antykwariatu Abecadu, to jest się po prostu otoczonym przez tysiące książek i można wybierać rozmaite rzeczy. I klasyka klasyką, ale też nie mam nic przeciwko czytaniu makulatury. Jeśli ktoś znajduje tam coś wartościowego, ja czasem znajduję wartościowe rzeczy w rozmaitego rodzaju literaturze, więc to wszystko jest... To wszystko ma swoją jakąś określoną wartość w różnych momentach i okolicznościach, nie? Ale też myślę, że niesamowite jest i bardzo inspirujące, jak właśnie ty i osoby, z którymi współpracujesz, potraficie też tak na nowo odczytać i zobaczyć, jak powiedzmy literatura tworzona 100 lat temu, jak może oddziaływać na nas i też z jakimi, powiedzmy, troszkę podobnymi problemami. No tak, 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 tak. Się czasem, zmagaliśmy czasem, czasem, tak się... czasem, się, czasem się spieramy. No to jest zasługa, zasługa dyskutujących, wspaniałych dziewczyn przede wszystkim, bo ten klub jest uczęszczany bardzo właśnie przez kobiety, przez dziewczyny, ale no dobrze, to przy okazji, wiesz, to przy okazji oczywiście po raz kolejny zapraszamy też do klubu. Dobrze, bardzo ci słuchaj... klubu czytelniczego, ale też, tak. Ale ten wasz cykl Wyszukaj klasyka. Klasyka, bardzo inspirujący i naprawdę jak można odczytać tak współcześnie dawną literaturę, to jest niesamowite. Mam, więc zabieramy się do roboty, słuchaj, bo mamy co do robienia. Musimy wrócić teraz do zajęć rozmaitych, ale bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce już na miejscu w antykwariacie. Bardzo bądźmy fajnie. Zdrowi wszyscy. Dokładnie. I dbajmy o siebie i troszczmy się o siebie i o bliskich, bo to jest teraz bardzo, bardzo ważne też. Książki. Dokładnie. Bywają lekarstwem. Książki, dokładnie. Książki, ale też no właśnie, nie zamartwiajmy się na zapas. Pijmy jakieś dobre kompociki z dobrych jabłuszek i z odrobiną może goździka, czegoś takiego rozgrzewającego. Dbajmy o swoją odporność, uśmiechajmy się, tak ty teraz to robisz. Myślę, tak, że tak. To też pozytywnie wpływa na naszą odporność, nasz nastrój. Super. Dziękuję ci bardzo i wszystkiego dobrego.